W związku z sytuacją panującą na granicy polsko-białoruskiej Rada Ministrów skierowała do prezydenta RP Andrzeja Dudy wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie części miejscowości położonych w województwach podlaskim i lubelskim. Suwałk nie ma na tej liście, ale znalazły się na niej miejscowości z pobliskich powiatów augustowskiego i sejneńskiego. Jest ich łącznie 17. Znajdują się w gminach Giby. Są to dwie miejscowości, Muły i Dworczysko. W gminie Płaska trzy miejscowości, Gruszki, Rudawka i Rygol. W gminie Lipsk jest to już 12 miejscowości. Wszystkie są położone wzdłuż granicy państwa. Według złożonego wniosku okres stanu wyjątkowego miałby potrwać 30 dni. Na wskazanych obszarach ograniczenia miałyby polegać między innymi na zawieszeniu prawa do organizowania zgromadzeń, imprez masowych. Pojawiłby się obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. dowodu osobistego lub w przypadku niepełnoletnich uczniów legitymacji szkolnej. Według komunikatu rządu spodziewać się należy również zakazu noszenia broni palnej na terenie objętym rozporządzeniem. Pełną listę zasad obowiązujących na wymienionych terenach zawierać będzie rozporządzenie prezydenta RP. Według nieoficjalnych informacji ten podpisze rozporządzenie w czwartek 2 września. Ze zrozumieniem do wniosku Polskiej Rady Ministrów odniosła się ustami Wery Jurowej Komisja Europejska, wskazując, że kryzys migracyjny na tej części unijnej granicy jest głęboki.